Dzień dobry Państwu. Ciąg dalszy walki z domkiem narzędziowym. Dzisiaj zacznę robić dach. Każdy wiadomek buduje się od fundamentu, dlatego teraz zrobimy dach. Płyta OSB 12, kryta papo i to już będzie to. A potem jak starczy czasu, to zobaczymy co dalej. Nie mam miarki, ale wyposażony w tajemną wiedzę zwaną matematyką z zakresu szkoły podstawowej oraz to, że wiem, że ta płyta ma 2,5 na 1,25 m, a domek ma około 82 razy 164 i grubość 168, to myślę, że jeżeli obetniemy stąd ...60 cm, bo taką miarę mam, 1,90 m, to powinno być ok. A na szerokość 1,25 m to jest trochę za dużo, ale też zostawiamy. W tym pierwszym domku, tym z dziurą w ziemi, dach ma 1,20 m i wystaje tak akurat z przodu i z tyłu, to jak ten będzie miał 5 cm więcej, to nic się nie stanie. A nie chce mi się tego ciąć. To nie jest wiadomo co, że 5 cm zrobi różnicę. Także po tym, przy długim wywodzie, biorę się za cięcie. Dach zrobiony. Nawet jakoś obyło się tym razem bez przypałów. Także jeszcze mam chwilę czasu, to spróbuję wyrównać teren pod szopą. A dach narzucimy jutro z Martyną, bo jest taki trochę giętki i nie wiem, czy to się uda w pojedynkę. A, jedyna niespodzianka była taka, że papiaki wyważą dołem z płyty dwunastki. Także porysowałem sobie moją piękną pakę w żuku, znaczy stół roboczy. Nie wiem, co na to konserwator zabytków. Siemka ludzie. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj tu, żeby dokończyć to. Nie co dokończyć, już... tylko trochę zrobić. Trochę zrobić, a ja się zapadam, bo tu kredko czuć. No dobra, także zaczynamy robotę. Zostańcie z nami. Dzisiaj też przyszedł czas, w którym będziemy zrywać pomidory, nawet te, które są zielone. Jest już zimno i nie ma sensu ich dłużej trzymać. Zostawimy je po prostu w piwnicy, w ciemnym miejscu, żeby dojrzały. Patrzę właśnie, ile stopni ma pogoda, mówi, że 13. Ale chyba jest zimniej jednak. No a w nocy to już w ogóle będzie zimno. Także ja się biorę za obrywanie. Dopóki Adrian coś tam działa, coś przywozi. A, cegły przywozi. No, także dzisiaj będą zbiory pomidorów jeszcze dodatkowo. I wiecie, już jest też po 5, przed 6 już nawet jest. Po 6. Więc zaraz będzie ciemno, także musimy się streszczać. Co czasem nie wychodzi, szczególnie mi, bo ja robię wszystko powoli. Muszę ładniej odkładać pomidory, bo potem Marcel powie, że nimi rzucam. I to są nasze ostateczne zbiory pomidorów. 2,5 wiadra, jak widzicie. W środku, no krzaki jeszcze zostawiłam, bo dzisiaj ich nie po to przyjechaliśmy, żeby je wyrywać, więc krzaki zostają. Thank you.
zrobiłam tamtą ścianę, w sensie tyle, ile widzicie. I okazało się, że skrzywo i już jej nie robię. Bo te, jak to się nazywa? Kontruaty? Są wygięte. Banana. O Jezu. I stary wchodzi w ten. No, także tak. Taka robota. He. Podłoga stworzona. Zostałem przy swoim pierwszym pomyśle, żeby po prostu rzucić tutaj żwir. Bardzo możliwe, że te cegły działałyby dużo lepiej, ale no nie chciało mi się tutaj serio wyrównywać terenu, żeby je ułożyć, bo wyrównałem sobie tutaj kawałek pod ten pojemnik na wodę i cegły po jakimś czasie i tak się zapadły pod ciężarem tego pojemnika. Na tu jakbyśmy włazili w ogóle, to pewnie skończyłoby się to podobnie. Ogólnie to tutaj w tej części za ogródkiem jest już bardzo, bardzo miękko i no widać było, że mogliśmy to bez problemu wbić tutaj te półmetrowe kotwy, także no, tutaj jak się chodzi, jak popada, to się po kostki zapada w tym wszystkim. A zauważyłem, że ten żwir no bardzo fajnie tutaj stabilizuje teren, jak się go nasypie wystarczająco grubo, i tutaj już czuję pod stopami, że jest ok i mam zamiar wszystko to, co ciężkie, po prostu stawiać na żwirze, a tu nawet jak zrobię jakieś półki, to tylko lekkie rzeczy będą na nich stać. Gdybym zrobił podłogę z desek i oparł ją tutaj o tą, powiedzmy, ramę, no to naciskalibyśmy cały czas na te kotwy i zapadalibyśmy tą szopkę. Wczoraj już stanąłem tutaj na chwilę, żeby coś dokręcić, no i musiałem ją prostować z przodu, także to ćwiczenie nie zdałoby tutaj egzaminu. W sumie to ta szopka powinna bardziej stać tam obok kompostowników. Ale i bardzo możliwe, że tam za jakiś czas ją przeniosę, ale na razie wydaje mi się, że tutaj będzie bardziej praktycznie, bo tu cały czas dłubię przy foliaku, to będę sobie wyciągał stąd różne te rekwizyty i będzie mi bliżej. Wczoraj już było tak ciemno, że nie daliśmy rady tego dachu założyć, bo po prostu nie było nic widać. Także będę próbował założyć go teraz sam. I przy okazji nie spieprzyć sobie znowu pleców. Niestety trzeba już spadać, robić inne rzeczy, także no, to by było dzisiaj na tyle. Jak mi się uda znaleźć jakiś jeden cały dzień, nie tak po trochę,
to myślę, że tutaj ogarnę. Niestety muszę jeszcze nawieźć trochę ziemi, bo no, ten przód cały czas opada, chce się zapaść głębiej i nie możemy mu na to pozwolić, ale myślę, że jakoś tam to ogarnę, nawet się nie koryboce mocno. Także myślę, że wytrzyma ciężar pustych doniczek, bo nic innego w sumie na tych półkach stać nie będzie. No i to tyle. Jak zwykle nie udało się skończyć i robiłem milion innych rzeczy w międzyczasie, ale ADHD już tak działa, nic się nie poradzi na to. Także dziękuję za uwagę i do widzenia.